odczytuję sceny z Akropolis. Jestem z nich zadowolony i doznaję wrażenia, że każda scena ma za sobą perspektywę powietrza. Akcja, noc rezurekcyjna na Wawelu, Akropolu naszym. Zaczynają aniołowie. Niosący trumnę świętego Stanisława, którzy zeszli na posadzkę, ożywione figury i postaci z posądów w katedrze. Ten Jakubowy judejski. Bohaterowie zeszli z gobelinu na ścianach nawy katedry. Helena i Paryż. Bohaterowie spod Troi zeszli z drugiego gobelinu. Zakończenie? Chrystus zmartwychwstały Salwator z ołtarza głównego wstępuje na ziemię. Dramat ten, którego fantastyczność i symboliczność prześcignęły wszystkie dotychczasowe, jest niejako obrazem rozwijającej się ludzkości z jej przejawami życia wojowniczego i pasterskiego, nad którym wszakże dominuje potęga pieśni. Przede wszystkim najważniejsze jest to, że dzisiaj otwieramy, z czego się chyba najbardziej włodarze miasta cieszą, że otwieramy drugi rozdział wrocławskiej Księgi Pamięci. Ta Księga Pamięci to jest coś takiego specjalnego, w której zapisywane są nazwiska ludzi, którzy dla naszego miasta coś wyjątkowego zrobili i których, można powiedzieć, nie tylko znają wrocławianie, ale znają cały świat. Więc można powiedzieć, że dzisiaj, panie dyrektorze, otwieramy rozdział zagraniczny, a robię to razem z dyrektorem Instytutu Grotowskiego, z świetnym aktorem, reżyserem i dyrektorem swojego teatru ZAR, który istnieje przy Instytucie Grotowskiego, panem Jarosławem Fretem, któremu bardzo pięknie, zanim się pokłonimy miastu i włodarzom, dyrektorowi departamentu, to panu chciałam podziękować. To jak ta karta ważnych osobistości Wrocławia dziś będzie miała szczególne teatralne, tak? Teatralny wymiar. To wspaniałe osoby związane z teatrem, stąd nieprzypadkowo powitała Państwa ta tablica Olimpiady Teatralnej. I przez to też Olimpiada Teatralna zawitała niespodziewanie i spodziewanie, bo ta improwizacja z Panią Wandą Ziemicką jest niezwykle przyjemna. Zawitała to do Klubu Muzyki i Literatury. Dziękujemy za tę gościnę. I podziękujemy przede wszystkim panu dyrektorowi Sutrykowi z Departamentu Spraw Społecznych, Kultury i Sportu, który zarządza tym sektorem, w którym są również aktorzy i artyści, bo gdyby nie pan dyrektor, to powiem panu, nie byłoby tych niespodzianek, o których nie wiedzą nasi goście jeszcze. Naprawdę daję wam państwo słowo honoru, że pan Barba nie wie, co go czeka dzisiaj, co dostanie. Pan Mietek może się domyślać, bo podsłuchiwał rozmowy godzinę wcześniej przyszedł, ale to jest taka wielka niespodzianka i to panu Jackowi Sutrykowi wielkie brawa i dziękujemy bardzo. Chciałem przedstawić sylwetkę Eugenia Barby, sylwetkę, którą osoby twórcy, którego nie muszę przedstawiać, ale ten rys, który chciałem przywołać, jest szczególny, szczególnie ludzki. Czy nie będę mówił o spektaklach w Odin Teatrze, których chyba wszystkie rzeczywiście mieliśmy zaszczyt i honor prezentować we Wrocławiu. Nie będę mówił o jego dokonaniach, tych, które są w każdej encyklopedii teatru. Będę mówił o nim samym. Eugenio Barba urodził się w południowych Włoszech. I już w 1954 roku, miał wtedy 18 lat, nie mówię kiedy się urodził, ale właśnie powiedziałem, wyemigrował do Norwegii, jak wiemy, i tam pracował jako spawacz, marynarz. Szybko wcześniej jeszcze pojawił się jako stypendysta UNESCO i zapisuje się na studia na Uniwersytecie Warszawskim. Ale nie zagrzewa tam miejsca, ponieważ on chce tak naprawdę, wie, czuje, że chce interesować się teatrem, zajmować się teatrem i no, po prostu szuka studiów teatralnych. I tu pojawia się pierwsza wielka postać z historii polskiego teatru, polskiej teatrologii, w życiorysie wielkiego, o czym wtedy jeszcze nie wiadomo, Eugenia Barby, mam na myśli profesora Bogdana Korzeniewskiego.
Eugenio uczy się języka polskiego i to daje mu pewnie szansę rzeczywiście opuszczenia Warszawy i ruszenia w Polskę. Rusza w Polskę i w Opolu trafia na premierę Dziadów. Nie wiem jak trafia, ale tak mam zapisane i trzymamy się tej decyzji. Trafia, czyli jednym słowem chcę pokazać ten przypadek, złoty przypadek, na który jakby wszyscy w życiu liczymy i wszyscy chcemy go mieć w biografii, więc nie wiem jak to się stało, Eugenio może o tym opowie, trafia na premierę Dziadów. Tak, 13 lat. I w reżyserii oczywiście Jerzego Gorzewskiego. Wówczas być może to przedstawienie nie wywołuje na nim takiego wrażenia, jakie wywołało na krytykach szanownych teatru, ale wystarczające, aby wrócić do Opola, rozmawiać z Grotowskim i spotkanie tych dwóch wielkich filmów światowego teatru rozpoczyna się na dobre, kiedy Grotowski proponuje asystenturę temu młodemu studentowi, nieznanemu, asystenturę w teatrze. I właśnie tutaj wyjaśnię się, dlaczego rozpoczęliśmy fragmentem Akropolis, tak? Ponieważ Eugenio Bata był asystentem w trzech wersjach tego skupu. Obecność w Opolu trwa stosunkowo niedługo, bo są to troszkę więcej niż 2 lata. Luty 62, tu mam notatkę, lipiec 64. I zostaje przerwana okolicznościami, nazwijmy to natury politycznej przynajmniej, w takim sensie, jakim polityka wtargnęła w życie wielu twórców tamtego okresu. Był osobą inwigilowaną przez Służbę Bezpieczeństwa, a dzięki jego inicjatywie niezwykłej, tu przypomnę, że, czyli zorganizowaniu przejazdu grupy krytyków, tak, z Warszawy do Łodzi na spektakl tragiczny dzieje doktora Fausta i pewnym złamaniu wszelkich konwenansów, wszelkich reguł, w tym reguł politycznych, chyba możemy powiedzieć, że na pewno jest to jedna z przyczyn, która uniemożliwia przedłużenie pobytu i wizy. I mówiąc wprost, Eugenio Barba nie ma możliwości pozostania dłużej jako asystent Jerzego Grotowskiego. Eugenio Barba jest wyjątkowym badaczem, tak naprawdę. Pisze pierwsze publikacje, książkę na temat teatru laboratorium. Tak, jest pierwszym, dzisiaj byśmy powiedzieli, apologetą, tak, czy krytykiem teatru laboratorium, który rzeczywiście rozumie dogłębnie, że jest to zjawisko absolutnie wyjątkowe, zjawisko, które może rozsadzić światowy teatr. I rozsadza. To znaczy, jeżeli tym dynamitem była myśl Grotowskiego, to te lądy podpalał i wiercił te dziury Eugenio Barba. Na całym świecie, w Europie i tam wkładał ten polski dynamit, który doskonale rozpoznał, doskonale znał. Jak bardzo, tego świadectwem jest książka Ziemia Topiołu i Diamentu, którą opublikowaliśmy w 2001 roku, ja pamiętam. I można ją nawet jedna z pierwszych książek Eugenia Barba. Te są moje. Wspaniałe świadectwo recepcji polskiej kultury, fascynacji polską kulturą i zrozumienia Polski przez obcokrajowca, tak mogę powiedzieć, który już nigdy potem obcy nie jest. Już wydaje się oczywistym, w jaki sposób zapisujemy te strony włocławskiej kroniki, o której wspomniała pani redaktor Ziębicka. Otóż zapisujemy je historiami ludzi, którzy są silnie związani z naszym miastem w bardzo różny sposób, ale w bardzo różnych obszarach, ale jednak silnie związani. I taką bez dwóch zdań osobą, postacią jest Eugenio Barba. Jesteśmy w trakcie olimpiady teatralnej, która była, jak usłyszeliśmy, dużym wyzwaniem. Jesteśmy w szczególnym dla Wrocławia roku europejskiej stolicy kultury. Jesteśmy na parę dni przed uroczystym otwarciem Muzeum Teatru, które będzie mieściło się przy Wrocławskim Muzeum Miejskim, które będzie pokazywało ten teatralny wymiar naszego Wrocławia w różnych aspektach i w różnym czasie. Ja bardzo dziękuję, to dla mnie zaszczyt i honor, że
mam przyjemność, a idę rzeczywiście prosto od pana prezydenta, który w związku z tą okolicznością zdecydował się przyznać medal zasłużony dla Wrocławia, dla pana Eugenio Barba, w uznaniu za te wszystkie zasługi, dokonania i za tą obecność pana we Wrocławiu, za to myślenie o nas. Time for your speech, for your few words, if may I ask. Ja wstydzę się, że nie będę mogł mówić po polsku całe moje ekspresje wdzięczności, bo oczywiście ja czuję, że ja tyle dostałem od waszego kraju. I wasz kraj to nie jest geografia, to nie są miasta, to są ludzie, którzy spotkałem w czasie historycznym, gdzie naprawdę oceniło się prawdziwe związki poczucie, żeby można było zaufać innego. Polski był językiem, który prowadził mnie w teatrze. Jeżeli ja jako emigrantem w Norwegii, mówiąc norweski, nauczył się, że istnieje walka klasy, że istnieje niesprawiedliwość, że istnieje rasizm, w Polsce nie. W Polsce była, wasz język był dla mnie wstęp do kraju fantazji, kraju wolności. To dzięki kilka osób. Kraj są kilka osób, które się spotkały. Oczywiście, Bogdan Koziemiecki był dla mnie taki cierpliwy i inspirujący. Profesor Warszawy. On był cierpliwy, bo ja byłem cały czas chciałem wyjechać, zobaczyć, ja mogę iść do Łodzi, żeby zobaczyć Dymka, tam on robi takie czyste miejsce, mogę mieć tam delegację, żeby... I on zrobił mnie delegację, żeby tam pojechać, studiować. Ja wtedy bardzo niedyscyplinowany student do szkoły teatralnej. I nawet on zaakceptował na końcu, on biedny Koziemiecki, kiedy ja powiedział, że ja chcę zrobić egzamin eksterniczny. Ja będę u Grotowskiego i będę przygotował przedstawienie tam i on, jeżeli można zrobić egzamin eksterniczny. Tak, on zaakceptował. Ale oczywiście, dla mnie Polska, w przeciągu 30 miesięcy było Opole. Opole było Toski, Ludwik Flaszczyn, Molik, Lena Mielecka, Zygmunt, Lena Mielecka, Zmieniewcem Kuti, Zygmunt Cześlak. To wszyscy ci aktorzy, którzy w tym momencie tam byli. I to było bardzo dziwne, bardzo dziwne środowisko. Bo z jednej strony to było bardzo formalne. Pan dyrektorze, pan Cieślak, to był bardzo piramidalne hierarchia. I on zwrócił w różnym czasie, w samym czasie, to było jakie poczucie, że co się działo, my nie wiedzieliśmy, co się działo, ale coś było w trakcie, żeby się urodzić. I oczywiście to jest I poczucie, które which presume, which presume a sort of passion. Czyli to było takie już uczucie, które tam zawierało w sobie pasję po prostu.
oddany. Because the result were not at once there. Ponieważ rezultat nie mógł przyjść od razu wtedy. And we felt it is more theater the pressure of the outside. I my czuliśmy w tym małym teatrze presję zewnętrzną. Party of the time was calling to. Partia, która, czy z partii dzwoniono? What about the norma? Why are you not producing many performances? Pytanie o produkcję spektakli, jako wypełnienie normy, na przykład. And why there are so few spectators? Dlaczego tak nieliczni widzowie są na waszych spektaklach? Because this was the truth. A to była prawda. There were no spectators, not many spectators. No, także tam nie było. Tam nie było wielu widzów. It was doing a performance and then after 3-4 days there were only 3-4 spectators. Czy kiedy spektakl miał premierę, to był wypełniony, ale po 3-4 dniach to byli nieliczni widzowie. In spite of this, I felt that I could remember. Jakby w tej inspiracji, ja zrozumiałem, że... Pomimo, że tak. Ja zrozumiałem, że tam muszę pozostać. And to mnie nauczyło bardzo ważne rzecz dla mnie, jak przyszły dyrektor. I'm very glad that Grotowski became famous. I bardzo się cieszę, że Grotowski stał się tak sławny, popularny. Because it gave me the feeling that I was not so stupid. Przynajmniej daje mi to poczucie, że ja nie byłem głupcem, nie jestem taki. That I made a good investment. Że po prostu to była świetna inwestycja. Bardzo dziękuję. O której pan nie wie, naprawdę. Pan nowy prezes Towarzystwa Miłośników Wrocławia, pan Zbigniew Magdziarz, ma niespodziankę. Jaką to nie wiem, bo na pismo nie odpowiedział na piśmie. Odpowiedział będę. Dlaczego Towarzystwo Miłośników Wrocławia? Bo w 1965 to właśnie ówczesna siedziba Towarzystwa Kamieniczka Jaś stała się pierwszym adresem, pierwszą siedzibą Teatru Grotowskiego. Wówczas chyba się nazywał Teatr Laboratorium 13 Rzędów. W tym czasie, zarówno w Opolu, jak i we Wrocławiu, wrocławskim, europejskim, światowym teatrem, znaczy przekształcali obok Jerzego Grotowskiego właśnie pan Eugenio Barba, który kilka lat temu, otrzymując nagrodę Gloria Artis, powiedział, że urodziłem się dwa razy. Pierwszy raz we włoskiej Brindisi, a drugi raz we Wrocławiu. Tak powiem. Dlatego urodzonemu we Wrocławiu wielce szanownemu naszemu gościu, jednemu z największych artystów, reżyserów Teatru Światowego, Towarzystwo Miłośników Wrocławia. Umówmy się w sposób symboliczny. Towarzystwo z czasów Jerzego Grotowskiego. Pragnę wręczyć złotą odznakę Towarzystwa Miłośników Wrocławia za zasługi na Wrocławiu. I prosiła to piosenki, ale tęsknię o smutne. Czyliś naszych brzęk kajdanów, czyliś pieśni niewolników rozweselić mogą panu. Nasza pieśń boleścią głucha, najgorsze przeznaczenie i najgorsze to cierpienie śpiewać, kiedy serce boli, śpiewać temu, co w niewoli, trzeba na to być ptaszkami bez rozumu. Czyżby sami nie śpiewacie bez rozkazu? Każda boleść chce wyrazu, kiedy w sercu jej za ciasno i my tłumim boleść własną, gdy nas kajdan gdzieś unosi. Zaśpiewajcie, panie prosi! Czas jest panem tego świata. Czas jest panem mną duszy. Czegoż stoi czas nie skruszy. Nad grobami, gdy przelata. Tak jak rozpoczęliśmy fragmentem początkowym Akropolis, tak teraz są to pierwsze sceny Księcia Niezłomnego.
spektaklu, który miał premierę już we Wrocławiu w kwietniu 1965 roku. Tam nieoficjalna 20 kwietnia, oficjalna 24, 25 kwietnia pierwsze pokazy. No i widzieliśmy tutaj pana Mieczysława Janowskiego. Chciałem panią Wandę prosić teraz. Panie Mieczysławie, zapraszamy tutaj. Powiem, że starszy od kolegi swojego z teatru o półtora roku. To jest bardzo ważne. Mówię dlatego, że za kilka dni będziemy się mogli chyba przez rynek idąc spotkać z panem Barbą, który kończy 80 lat w naszym mieście. A kolega jest o półtora roku starszy i pozwolę państwu, że powiem, że jak był bardzo młodym człowiekiem, postanowił zostać aktorem i zaangażował się do słynnego teatru rapsodycznego, w którym był Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła. Tylko, że to było w późnej dekadzie, a to jest bardzo ważne, bo nie było Wojtyły, bo był już księdzem, ale musieli przed każdą premierą chodzić na Wawel na mszę, którą odprawiał Karol Wojtyła dla teatru rapsodycznego. Następnie w tym Krakowie ukochanym był aktorem Teatru 38, gdzie działał znany wszystkim związanym z Teatrem Grotowskiego Waldemar Krygier. I Waldemar Krygier postanowił młodego człowieka w ten czas porwać. Znaleźli się w każdym razie i Krygier, ale przede wszystkim nasz bohater Pamietek w Teatrze Grotowskiego, najpierw 13 rzędów, potem w Teatrze tutaj we Wrocławiu. I tylko powiem tak, bo to jest w piśmie do pana prezydenta o medal, ale widocznie przekonywująco, żeśmy to pismo napisali, że wziął pod uwagę to, że już pan Mietek zagrał w 1963 roku w Akropolis i zastąpił Zbyszka Cyngutisa, któremu się znudził. W jakimś sensie naprawdę teatr może nie znudził, może przerażał, bo uciekł do normalnego, klasycznego teatru pan Cyngutis do Łodzi. I w ten czas brał udział w kolejnych realizacjach Grotowskiego na całym świecie. Od 1964 roku Studium o Hamlecie, Tragiczne dzieje doktora Fausta Bedruck-Marla i zagrał w drugiej wersji Księcia Niezłomnego, no spektakl, o którym słyszał cały świat, grając rolę Muleja aż do roku 1965. I bardzo ważne to jest, że w 1970 roku otrzymał stypendium znanego i przyjaznego nam Polakom Francuza Jacques'a Langa i wyjechał do Francji, a po powrocie postanowił nie występować już u Grotowskiego, tylko się zatrudnił w Teatrze Współczesnym, chcąc zagrać jakoś inaczej niż się grało u Grotowskiego. I jest również i był związany od początku, od tamtych lat z filmem, ponieważ zagrał prawie w 150 filmach, w tym kilka głównych rol i przez wiele lat, co było bardzo ważne, był kierownikiem produkcji filmowej w naszym kraju, ponieważ to jego Jerzy Hoffman zatrudnił jako kierownika planu i współproducenta przy Ogniu i Mieczem. I pan Mietek jest człowiekiem, który nadal mimo emerytury jeździ po świecie, zapraszają go różne ośrodki. Odnotowałam, co jest bardzo ważne, że Uniwersytet Columbia zaprosił pana, również Uniwersytet Nowojorski w Brazylii, San Paulo, w Kanadzie, w Edmonton czy Canterbury i także w Wiedniu. I do tego przyczynił się nasz Instytut Kultury Polskiej. I chciałam prosić o uhonorowanie kolejnego naszego gościa, pana dyrektora Sutryka. Szanowni państwo, no, puenta do tego, o czym powiedziała pani redaktor Ziębicka, może być tylko jedna. Panie Mieczysławie, w uznaniu za te wszystkie zasługi prezydent Wrocławia podjął decyzję, aby uhonorować pana tym naszym lokalnym, samorządowym, ale jakże ważnym dla nas medalem zasłużony dla Wrocławia. Dodam, zasłużony dla Wrocławia oraz polskiego teatru i honoruję pana medalem Merito de Bratislavia. Za wszystko nisko się kłaniając i bardzo panu dziękując. Bardzo proszę.
bardzo dziękuję za medal. Bardzo dziękuję Jarkowi, dyrektorom. Cieszę się, że Barbara jest tutaj obok mnie. A propos tego, że jest tutaj, mogę powiedzieć coś takiego, że jak ja przyszedłem do Grotowskiego, był to rok 1963. To dużo osób to byli mali chłopcy. I wtedy na korytarzu chodził właśnie Barba. On już wtedy był asystentem Grotowskiego i czerpał siłę i power na całe życie od Grotowskiego. I on co prawda teraz robi teatr. Grotowski był teatrem ubogim, on robi teatr bogaty. Very rich you are teatr. It is not like this. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, niestety widzę tutaj, jeszcze jest Andrzej Paluchiewicz, który był w Teatrze Grotowskiego, Zbyszek, który pracował. No i niestety zostało nas bardzo mało, ale są żony. Jest Miłka, żona Ryśka, jest Ewa, żona Monika. Także jeszcze się trzymamy jakoś w grupie. Ale najważniejsze, błagam, niech pan powie o tym, jak on uczył tymi oczami przewracać. Bo ja wczoraj, jak byłam na spektaklu Drzewo, to Indianin, który siedzi jako posąg, cały czas te oczy tak. Ja się skupiłam na, proszę powiedzieć, jak uczył tego. Czy tego można się nauczyć, przewracania oczu? Jak to się powiem? Jak byłem tam u Grotowskiego, to oczywiście było bardzo dużo ćwiczeń, zajęć. Barba prowadził ćwiczenia oczu, to z katakali, tak? Katakali. Nie wiem, ja tego nie powtórzę, ja w tym byłem najgorszy. Rysiek był bardzo dobry, on miał takie gałki do przodu. Panie dyrektorze, proszę pana, bo pan się tutaj... Proszę otworzyć tak, jak trzeba. Niech otworzy, mam jakiś... Tak. O, dobre! Pani musi powiedzieć, co to są za kieliszki. Dobrze, to są specjalne kieliszki, które panowie biorą ze sobą. Jeszcze tu nalej dobrze do końca. Czerwony kielisz dla pana. Sto lat, niech żyją, żyją nam. Sto lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. I niech gwiazda, niech gwiazda pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. A kto za nami nie wybije, niech to wiorów trzaśnie. Sto lat, niechaj żyją nam.